Witajcie w kolejnym odcinku UFO historii w serii poświęconej ranczu Skinwalkera. Do tej pory mowa była w odcinkach o wielu obserwacjach i wydarzeniach na ranczu, kiedy było ono własnością rodziny Shermanów, well Gormanów, a następnie Boba Bigelow'a, który jak pamiętamy, zainstalował tam ekspertów z grupy badawczej NIDS. Zarówno Gormanowie, jak i badacze byli świadkami serii niesamowitych, niezwykłych wydarzeń, od spotkań z tajemniczymi, rosłymi, ciemnymi postaciami po obserwację czegoś, co przypominało okna do innej rzeczywistości. Mało się jednak mówi o doświadczeniach, które mieli na ranczu skinwalkera inni ludzie, ale nie goście, tylko tacy, którzy przebywali tam na stałe przez wiele lat czasem bardzo wiele. Wśród tych osób są Jean i Richard Dietzowie, albo Dietzowie, Małżeństwo, które na prośbę Bigelowa przez kilkanaście lat pełniło rolę opiekunów, gospodarzy rancza strachu i również doświadczyło tam szeregu niezwykłych, anomalnych zdarzeń. O jakich incydentach na ranczu mówili Dietzowie i dlaczego odnosili niekiedy wrażenie, że pod ziemią na ranczu skinwalkera pracuje jakaś ciężka maszyneria? O tym w dzisiejszym programie, ale nim przejdziemy dalej, to tradycyjna przypominajka. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, o filmach archiwalnych, szczególnie jeżeli jesteście nowymi subskrybentami. Przypominam też o poprzednich odcinkach serii na temat Rancha Skinwalkera, gdzie mowa była o bardzo różnych zjawiskach, jakie tam zaobserwowano od UFO przez spotkania z dziwnymi istotami. Pamiętajcie też o adresie kontaktowym do UFO Historii i naszym Discordzie oraz grupie dyskusyjnej na Facebooku, jeżeli chce się podyskutować z innymi członkami społeczności. Dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o Ranchu Skinwalkera, trzy słowa wprowadzenia. Rancho jest gospodarstwem o powierzchni blisko 210 hektarów położonym w hrabstwie Winta w stanie Utah na którym zagnieździła się zagadkowa siła o nieustalonej naturze, manifestująca się na przeróżne sposoby, o których przed chwilą zresztą słyszeliście. Po tym jak Rancho zakupiła rodzina Gormanów, Shermanów tak naprawdę, i kiedy zrobiło się głośno o dziwnych rzeczach, jakich doświadczali, w tym o okaleczeniach bydła, odkupił tą ziemię od nich miliarder Bob Bigelow, pasjonat zjawisk z pogranicza i założyciel organizacji NIDS. Bigelow był właścicielem rancza do roku 2016, a pieczę nad nim sprawował najpierw przez Gormanów, którzy chociaż nabyli ziemię w okolicy, to przez krótki czas doglądali tego rancza i opiekowali się bydłem. Natomiast po Gormanach opiekę nad ranczem Skinwalkera przejęło mało znane małżeństwo Biców, które spędziło tam dużo więcej czasu niż słynni Gormanowie. Ichowie byli opiekunami rancha przez kilkanaście lat, począwszy od 1999 roku. Jednak ich historia była i nadal w dużej mierze pozostaje tajemnicą. Wyjaśnię za chwilę dlaczego. Jean Dietz zgodziła się na ujawnienie kilku szczegółów w rozmowie z dziennikarzem Georgem Napem, a nieco z tych historii opisano w książce Skinwalkers at the Pentagon, czyli Skinwalkerzy w Pentagonie o którą się dzisiaj opieramy i której NAP jest współautorem. Ta książka, której autorami są również James Lakacki i Colm Keleher, opowiada właśnie o tym, jak wspomniany Lakacki, reprezentujący agencję DIA, DIA, naukowiec, poprzez senatora Harry'ego Rida, skontaktował się z Robertem Bigelowem, właścicielem rancha Skinwalkera i odwiedził to miejsce. Lakacki, który był szefem i twórcą projektu OSAP, w ramach którego badano zjawisko ułap i o którym pisał sporo w swojej najnowszej książce Imminent, Louise Elizondo, był świadkiem dziwnej manifestacji w jednym z pokoi w domu na ranczu Skinwalkera, w tym domu, w którym mieszkali Dicowie. O tym jednak za chwilkę. Trzeba wiedzieć, że Ditsowie, którzy spędzili na ranczu Skinwalkera 19 długich lat, podpisali z Bigelowem umowę o poufności. Dlatego nie występowali publicznie, natomiast pewne szczegóły ich przeżyć odnajdziemy we wspomnianej książce Skinwalker the Pentagon, o czym przed chwilą powiedziałem, która opowiada również w jaki sposób w ramach wspólnych wysiłków Bigelowa i OSAP próbowano ustalić skąd się biorą dziwne zdarzenia na ranczu. Ale przejdźmy do rzeczy, bo dzisiaj interesują nas państwo Deeds. Kiedy oni zaczęli zauważać, że na ranczu Skinwalkera dzieje się coś dziwnego, w sumie praktycznie od razu mówi nam Jean Deeds. Przypomina ona sobie o dziwnych, metalicznych dźwiękach dochodzących jakby spod ziemi, jakby pracowała tam jakaś ciężka maszyneria. Ja tylko przypomnę, że poprzedni właściciele rancza, czyli Gormanowie, Shermanowie, zostali zobowiązani przez poprzednich jeszcze właścicieli, do zgłaszania i konsultowania wszystkich prac ziemnych. To też bardzo często zwraca się uwagę na to, że te dziwne dźwięki dochodzące z podziemi, tak samo jak i ta dziwna zasada, którą wprowadzili pierwsi właściciele rancza, może wiązać się z tym, że cała tajemnica tego miejsca znajduje się właśnie pod ludzkimi stopami. Wróćmy do relacji pani Dietz. Wspomina ona o innych doświadczeniach, na przykład odgłosach świadczących o tym, że ktoś przebywa w domu, który oni sobie wyremontowali, okazywało się, że mimo tych odgłosów hałasów nikogo w tym domu nie było. Miała ona również zaobserwować, i to pewna nowość, gdy mówimy o zdarzeniach na ranczu Skinwalkera, ducha, czy też zjawę swojej bliskiej osoby był to nieżyjący od bardzo dawna krewny. Jak wspomniała jean kolejnym charakterystycznym zjawiskiem, jakiego doświadczała na ranczu razem z mężem, były nieznośne zapachy. Wyczuwali, a to na przykład woń piżma, zapach wiecie zwierzęcia, innym razem czuli dym. jean opisuje jeden z takich przypadków. Oglądałam On. telewizję i nagle poczułam, jakby ktoś zapalił papierosa. Kiedyś sama byłam palaczką, ale rzuciłam. Więc zapach zaczął mnie dusić. To wyglądało tak, jakby ktoś wypuszczał dym prosto w moją twarz. Skoczyłam na równe nogi i poszłam do pokoju obok, ale nikogo tam nie było. Inne zdarzenia z udziałem pani Dietz i jej męża obejmowały na przykład obserwacje latających obiektów, głównie w formie kul. Wspominała ona również o przelocie UFO, które kształtem przypominało żarówkę i poruszało się równolegle do. Linii energetycznej. jean Dietz mówiła: Tam zawsze było coś widać na niebie. Musimy jeszcze dodać, że do zadań małżeństwa należało również monitorowanie nagrań rejestrowanych nocami przez monitoring, przez ten monitoring zainstalowany przez NIDS, a jeżeli się na nich coś interesującego pojawiło, to NEETSowie natychmiast zawiadamiali naukowców pracujących dla Bigelowa. Kolejna charakterystyczna rzecz, o której mówili Dietzowie, to nieustanne uczucie bycia obserwowanym, podobne mieli mieć gormanowie. Warto też zauważyć, że Dietzowie nie byli naranczosami i że w nieokreślonym czasie posiadłość miała też swoich strażników, którzy no, zabezpieczali ten teren przed intruzami i ciekawskimi, których rzesza znacząco wzrosła. Po publikacji książki The Hunt for the Skinwalker w roku 2005, czyli tej pierwszej książki opisującej szczegółowo co działo się na ranczu Skinwalkera w czasach, kiedy zamieszkiwali tam gormanowie i kiedy przybyli po nich naukowcy z organizacji NEETS. Są jeszcze dwa godne uwagi incydenty z udziałem dits -ów. Pierwszy, o którym opowiedziała pani Jean, obejmował spotkanie z zakamuflowaną postacią. Pamiętacie może przypadek, kiedy gormanowie, ojciec i syn wpuścili na ranczo pewnego człowieka, który bardzo chciał pomedytować sobie na łące, i kiedy oni go zostawili i odeszli na jakiś dystans, to do tego człowieka nagle zaczęła zbliżać się postać przypominająca trochę zakamuflowanego predatora. Zresztą gormanowie użyli właśnie takiego sformułowania do opisania tej. Tej postaci, czyli była to wysoka, masywna sylwetka ludzka otoczona czymś w rodzaju pola maskującego, które jednak no, umożliwiało dostrzeżenie tej postaci w ruchu. Potem ten osobnik nieznany zbliżył się do medytującego człowieka, wydał z siebie przeszywający ryk i uciekł. Żałditz miała zobaczyć coś podobnego. Była to humanoidalna postać ukryta za czymś w rodzaju nieprzezroczystej formy kamuflażu. Opisała to tak, widać było jakieś światło, to tak jakby widziało się człowieka z niewielkim światełkiem. Oddalał się ode mnie, to miało miejsce pewnego ranka o wczesnych godzinach. Dowiadujemy się z książki Skinwalkers at the Pentagon, że Ditsowie przekształcili budynek mieszkalny na farmie, przednio dość surowy i skromny, w całkiem przytulny kąt. I to właśnie tam, w tym domostwie, jak się... Je nazywa w książce, rozegrało się inne zdarzenie, rodzaj manifestacji, który przekonał Jamesa Lakackiego, że pogłoski o dziwnych wydarzeniach w tym gospodarstwie no, są prawdziwe. Książka Skinwalker z The Pentagon opisuje to następująco: Cytuję: Na końcu drogi wjazdowej na rancho był niewielki, urokliwy domek, określany mianem domostwa. Mieszkali w nim Jean i Richard Dicowie, żona i mąż, którzy zarządzali ranczem na prośbę Bigelowa od roku 1999. Bigelow przedstawił im Lakackiego w jadalni kuchni, w domu, w którym cudownie przekształcili w siedlisko dla dwóch osób. Nagle uwagę Lakackiego przykuło coś, co znajdowało się za rozmawiającymi ze sobą gospodarzami i Bigelowem. Było to. Nieziemskie urządzenie, które dosłownie znikąd zmaterializowało się w przyległej kuchni. Wyglądało jak złożony półprzezroczysty obiekt żółtawy, przypominający strukturę z rur. Lakacki nic nie powiedział, tylko wpatrywał się w to coś, a kiedy odwrócił wzrok i spojrzał znowu, obiekt nadal tam był. Był dla niego widoczny przez około 30 sekund, a potem znikł. Pytanie, co to mogło być. Czy była to manifestacja jakiejś technologii stworzonej przez siłę, która zamieszkiwała na ranczu? A może był to rodzaj omamu? Tego nie wiemy. Każda z tych odpowiedzi tak naprawdę wydaje się dobra. Z jednej strony bowiem możemy uznać, że siła nazywana umownie Skinwalkerem jest jakąś inteligencją nieludzką posługującą się zaawansowaną techniką. Z drugiej strony jednak widoczny jest taki triksterski, demoniczny charakter tej siły. Bardzo zwodniczy. I jej działalność też wyraża się w takim stwierdzeniu, że każdy zobaczy co chce. A że Lakacki był specjalistą od inżynierii rakietowej, a to zobaczył skomplikowane urządzenie, natomiast Jean Dietz miała zobaczyć swojego zmarłego krewniaka. Wróćmy jednak do pizzów. Niestety, prawdopodobnie z racji tego, że podpisali oni z Bigelowem jakąś umowę, nie udało się dowiedzieć więcej o zjawiskach, których byli świadkami, a z pewnością przeżyli tam wiele. Byłoby co opowiadać, biorąc pod uwagę czas, który spędzili w tamtym miejscu. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, o czym wspominali badacze z organizacji NITS w książce Hunt for the Skinwalker, czyli, że w momencie zainstalowania monitoringu, skanowania okolicy, kiedy oni zaczęli urządzać patrole po tej okolicy, to ta siła manifestująca się, znana umownie jako Skinwalker, prawdopodobnie zdała sobie sprawę z tego, że jest pod nadzorem, że jest obserwowana. I jak wspominał Kolm Kelleher z nic, który był głównym naukowcem, wielokrotnie goszczącym na ranczu, aktywność Skinwalkera wyglądała tak, jakby on zdawał sobie sprawę z zamiarów badaczy. Po prostu zawsze był o krok przed nimi, a jeżeli już coś się działo i coś zwracało uwagę naukowców, to wszystko toczyło się tak, że kiedy oni przybywali na miejsce, to już sprawcy nie było. Po drugie, mówiąc o naturze anomalii na ranczu Skinwalkera, Keleher porównał działalność tej siły do Pokazów, do manifestacji, tak jakby Skinwalker, czymkolwiek on był, zwyczajnie zaczepiał ludzi albo z nimi sobie poigrywał. Picsowie przemieszkali na ranczu Skinwalkera 19 lat. Zastanawiacie się pewnie, jak to jest, że przybyli w roku 1999 podpisując umowę z Bigelowem. A on odsprzedał rancho w roku 2016. Jakby nie było, to nie daje 19 lat. Natomiast trzeba tutaj wyjaśnić, że dicowie pozostali jeszcze przez krótko ee, na miejscu po tym, jak posiadłość nabył od Bigelowa Brandon Fugal, którego możecie oglądać teraz w serialu Rancho Kosmitów. Co dzieje się z dicami teraz? Nie do końca wiadomo, czy tajemnicza siła powędrowała za nimi do nowego miejsca zamieszkania. Przecież o efekcie zabierania Skinwalkera do domu bardzo dużo się mówi i pisze. Wspomina o tym Elizondo, ale czytamy również ze szczegółami o tamtych wydarzeniach w książce Skinwalker za The Pentagon. Był to tak zwany efekt autostopowicza, objawiający się tym, że osoby, które tymczasowo nawet przez chwilę przebywały na ranczu, potem odczuwały działalność niewidocznych, nieznanych sił w swoich domach. Albo w miejscach, w których potem przebywali. Dotykało to także ich krewnych, stąd pojawiły się rozważania na temat tego, czy siły, energie obecne na ranczu skinwalkera nie mają czasami charakteru, uwaga, zakaźnego. O tym porozmawiamy sobie jednak w innym odcinku, bo jest sporo informacji na ten temat, a warto yy, pomówić o tym efekcie autostopowicza hitchhiker-efekt. Na Ranczu Skinwalkera, dlatego, że u jednego z badaczy występowały na przykład zjawiska przypominające aktywność poltergeista, ale u innego na posesji pojawiały się dziwne postaci, przypominające, uwaga, jak wspomina e, wymieniona książka, koszmarne stworzenia podobne do dogmenów. Dodam jeszcze, że Dicowie i Gormanowie nie byli jedynymi ludźmi, którzy spędzili na ranczu Skinwalkera dużo czasu. Pierwszymi właścicielami posiadłości byli niejacy Majersowie. Oni tam mieszkali kilkadziesiąt lat. Natomiast obok Gormanów i Diców, tymczasowymi mieszkańcami rancza byli też prowadzący obserwacje naukowcy, śledczy strażnicy, czy to w ramach NITS-u, czy potem programu OUSAP. Tacy ludzie tam przebywali. O przygodach panów z Nitsu opowiedziałem w poprzednich odcinkach. Obejmowały one m.in. obserwacje masywnych, ciemnych humanoidów, w tym obserwacji takiej istoty opuszczającej coś w rodzaju szczeliny w czasoprzestrzeni. Natomiast w kolejnych odcinkach opowiemy o tym, jakie wnioski z pobytu na ranczu mieli członkowie innych ekspedycji badawczych, Inni ludzie, którzy starali się zgłębić zagadkę tego miejsca. Czy im się udało? Poznamy odpowiedź w kolejnych częściach serii na temat rancha skinwalkera. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Piszcie, co sądzicie o tej sprawie, dlaczego nie możemy na ranczu skinwalkera dotrzeć do sedna tej historii, dlaczego to miejsce jest takie niezwykłe, dlaczego świadkowie wspominali o tym, że na przykład słyszeli jakieś dziwne dźwięki wydobywające się z podziemi. Ciekawe też, czy wszystko, co się tam dzieje i co jest pokazywane obecnie w serialu Rancho Kosmitów to jest jakaś taka twórcza inscenizacja, czy może raczej ludziom Brandona Fugala uda się coś w tej sprawie wskórać. Przypominam Wam też o opcjach wsparcia kanału UFO Historie i o naszym Discordzie. No i cóż, drodzy Państwo, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO historii. Przypominam jeszcze raz, jeżeli jesteście świeżymi subskrybentami, jeżeli nie wiecie, co to jest to rancho Skinwalkera, to w specjalnej playliście znajdziecie opowieść o tym, jak to się tam wszystko zaczęło i co na miejscu widziano. A my jeszcze powrócimy z kolejnymi odcinkami dotyczącymi kryptyt na Skinwalkera oraz wielu innych dziwów, które tam się pojawiły, zamanifestowały w okresie, kiedy wyprowadzili się stamtąd Gormanowie, Wel, Shermanowie. Do usłyszenia.